Dzień dobry, Aleksandra Chotowy. Witam Państwa w kulturalnych pogaduszkach. Jesteśmy w muzycznym Fyrtlu. Razem ze mną goście Magdalena Rieband. Dzień dobry. I Jacek Langowski. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co za nami i porozmawiamy o tym, co jeszcze w najbliższym czasie w Centrum Kultury i Sztuki. No właśnie, za nami między innymi poetycki slam. Tak jest, zgadza się. 25 marca odbyła się kolejna edycja tego naszego tyczewskiego slamu w Zagłębiu i muszę przyznać, że pobiliśmy rekord frekwencyjny tym razem. Jeśli chodzi o zgłoszenia, to jakby ta tendencja cały czas też jest wzrostowa, bo mieliśmy 14 uczestników, ale jeśli chodzi o publiczność, to naprawdę rekord został pobity. Być może przez gości muzycznych, których zaprosiliśmy, czyli Niemałe Słabości, czyli Olgę Lewińską i Piotra Buńkowskiego, którego prawdopodobnie dobrze znacie, bo kiedyś pracował u was. No i oczywiście slam to bitwa poetycka slamerów. No i wygrał no znany trójmiejski slamer, który wygrywa jakby wszystkie te trójmiejskie slamy, Oskar Lange. Mieliśmy też wyróżnienia. Drugie miejsce Zuzana Sawczuk, Marta Szewców, przepraszam, trudne nazwisko, dotarła do półfinału i Lidia Zygmunt również. Czym jest slam, może pokrótce powiemy? No to jest taka bitwa poetów, decyduje publiczność przez głosowanie. Więc myślę, że będziemy rozwijać tego typu wydarzenia, bo naprawdę fajnie to zaczyna wychodzić. Jak wygląda głosowanie publiczności na takim slamie? Slam to jest forma pucharowa, czyli losujemy jakby osoby, które zmierzą się ze sobą bezpośrednio i publiczność głosuje na osobę, która lepiej wypadła. Czyli po prostu przez podniesienie karteczki, potem te głosy zliczamy i ta osoba, która miała więcej głosów, przechodzi do kolejnego etapu. Slam to jest jedna rzecz, która za nami, ale też warsztaty kreatywne. No tak, właśnie te warsztaty były organizowane z okazji powitania wiosny. No i warto o nich powiedzieć, bo na każde warsztaty zapisuje się bardzo fajna grupa i za każdym razem mamy komplet na warsztatach. I z okazji właśnie tych warsztatów robiliśmy papierowe kwiaty, które mam ze sobą, bo nie dlatego, że chcę je pokazać, bo mam takie widzimisię, tylko po prostu obiecałam. I jakby takie było założenie warsztatów, że potrzebna nam jest dekoracja tutaj na terenie centrum, ale też specjalnie na nasze nagranie, więc muszę je po prostu pokazać i tyle. Zrobiliśmy masę kwiatów papierowych, tak jak powiedziałam, i mamy takie pięknego tulipanka, takie cudo, nie wiem co to za kwiat, no ale jest bardzo ładny również i taki oj, a la hiacynt, można powiedzieć. No i te warsztaty, krótko o tych warsztatach, robiliśmy papierowe kwiaty, bardzo fajna ekipa, część osób, które uczestniczą w stałych naszych warsztatach, część osób, która uczestniczy w warsztatach w ramach Kultury w Sąsiedztwie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników, bo miałam pozdrowić. I przy okazji opowiadania o tych warsztatach chciałam tak płynnie przejść i do Kultury w Sąsiedztwie, bo właśnie dopinamy szczegóły wiosennej edycji Kultury w Sąsiedztwie, czyli kameralnych warsztatów w przestrzeni miejskiej Tczewa, ale w przestrzeni partnerów. Jeszcze nie wychodzimy w plener, bo plener to za chwilę. Na przełomie kwietnia i maja szykuje się taka wiosenna edycja i z tego, co mogę zdradzić, to będziemy na pewno bawili się z dzikimi przyrodnikami, z Asią Sadowską. Będziemy podglądać przyrodę i zawitamy w ogrodzie miejskim. Tam na zakończenie będzie ognisko, więc to frajda zawsze jest dla wszystkich. I jedną jeszcze z propozycji, o której mogę powiedzieć, to będzie wydarzenie w klubie sportowym Arkadia. Nawiązaliśmy jakiś czas temu współpracę przy okazji walentynek i będziemy tą współpracę przy jakichś tam okazjach, myślę, pielęgnować i kontynuować. I właśnie w ramach Kultury w Sąsiedztwie szykuje się takie działanie. Również w maju będziemy
grać bądź uczyć się podstaw gry w bilarda. Będą również piłkarzyki i będzie dart, więc to będzie takie troszkę wydarzenie, może nie do końca związane z kulturą, ale jakby takie jest założenie, że te warsztaty są różnorodne. Zapisy wkrótce i informacje o zapisach również wkrótce. Należy śledzić naszą stronę internetową. Czyli taka kultura sportowa. Tutaj tak. A co koncertowo? No koncertowo to zapraszamy znowu do klubu. Już 14 kwietnia, czyli niedługo. Można powiedzieć, że przenosimy się w kosmos, bo wystąpi zespół Formy Planet. I tutaj zapraszam na naszą stronę internetową, żeby przeczytać sobie opis o zespole, bo naprawdę fajnie siebie opisują. No i tu można powiedzieć, że zespół, jak powiedzieli, tworzy swój własny mikrokosmos. I to jest zespół, który składa się tak naprawdę ze znanych trójmiejskich muzyków. I myślę, że takie nazwy zespołów jak The Shipyards czy Made in Poland, Bielizna Blenders nie są obce tutaj naszym słuchaczom, naszym widzom. Więc jeszcze raz, 14 kwietnia o godzinie 20 Formy Planet w klubie w Centrum Kultury. Teraz pytanie, jaka to jest muzyka? No przede wszystkim można powiedzieć, że to jest muzyka alternatywna. Trochę takiej tej nowej, zimnej fali posłuchamy, dużo elektroniki, dużo takiego elektrycznego, gitarowego grania, ale też świetna sekcja rytmiczna, dlatego zapraszamy. Czy to jest koncert dla wszystkich? Czy może jest muzyka na tyle specyficzna, będzie muzyka na tyle specyficzna na tym koncercie, że dla wybranej grupy? To znaczy, ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak muzyka dla wszystkich. Oczywiście jest to muzyka dla wybranej grupy, wszyscy, którzy lubią jakąś muzykę alternatywną i tą scenę trójmiejską przede wszystkim, bo można powiedzieć, że coś takiego jak scena trójmiejska istnieje już od lat, więc na pewno ludzie, którzy właśnie lubią tą alternatywę, taką z tą gdzieś tam tą zimnofalową, taką nutką, trochę elektroniki, to na pewno znajdą coś miłego dla siebie. To jest wydarzenie koncertowe tutaj w klubie, a co na scenie? No właśnie, i to jest piątek, 14 piątek, tutaj Jacek opowiadał, a w sobotę, bo u nas to tak zazwyczaj się dzieje, właśnie od piątku do niedzieli, w sobotę zapraszamy na spektakl, na komedię romantyczną Miłość nie z tej ziemi. I tutaj w rolach głównych dwójka aktorów znanych z telewizji, z różnych produkcji telewizyjnych, Agata Załęcka i Michał Milowicz. No i będzie komedia romantyczna. Zaczyna się tak właściwie, nie wiem, niecodziennie, dziwnie, abstrakcyjnie trochę, bo zatwardziały kawaler bez zasad znajduje w swojej szafie atrakcyjną kobietę. Jacek, też tak byś chciał, prawda? Ja mam już swoją. Masz. Bardzo fajnie. Więc no, zaczyna się tak niecodziennie i właśnie pytanie, czy przeżyją miłość nie z tej ziemi. Na pewno będzie wiele się działo, będą ciekawe historie, ale właśnie jest to komedia muzyczna, więc będzie też muzycznie. Także jak ktoś nie ma jeszcze planów na tą niedzielę, na połowę kwietnia, na 15 kwietnia, to ja zapraszam serdecznie do nas. To propozycja dla dorosłych, a dla dzieci poranki filmowe. Tak, a następnego dnia można odwiedzić nas z dziećmi i tutaj też w klimacie poranek filmowy, w klimacie, tak jak Jacek powiedział, kosmos, to tutaj mamy też troszkę kosmosu, bo będzie wyprawa na Księżyc. Solan i Ludwik, misja Księżyc. Taki jest tytuł kolejnej naszej propozycji porankowej. Trwa wyścig właśnie na Księżyc. Kto pierwszy tam dotrze, kto postawi swoją flagę. I nasi tytułowi bohaterzy również postanawiają wziąć udział w tym wyścigu. Budują rakietę i próbują swoich sił. No i czy im się uda? Na pewno będzie masę przygód, masę niespodzianek i jak zwykle fajna propozycja filmowa dla całych rodzin. Zero! Obieram kurs na Księżyc. Sola! Nie teraz, Ludwiku. Kiełbaska.
Mamy koncerty, mamy spektakle, ale też pojawi się spotkanie z podróżnikami. No tak, i tutaj z podróży na Księżyc musimy zejść na Ziemię. Ponownie spotkamy się z Agą i z Bartkiem Wrzoskiem. Byli już u nas, czyli Kaluna Trip. Spotkanie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy jeszcze tą parę zaprosić do nas ponownie. I tutaj 16 kwietnia o godzinie 16. Specjalnie robimy to troszeczkę wcześniej, bo mieliśmy parę miesięcy temu spotkanie z rekinami tak naprawdę i się okazało, że bardzo dużo młodych ludzi, dzieciaków chce przychodzić na te spotkania, więc tutaj o 16 zaczniemy to spotkanie. Wcześniej podróżnicy opowiadali nam o swojej wyprawie do obu Ameryk, a tym razem opowiedzą o swojej podróży do Iranu. I to jest taka bardzo fajna ciekawostka, taka przygoda w sumie, bo jakby tutaj podróżnicy podróżują starym Volkswagenem, tę dwójką, tak zwanym Ogórkiem z 1972 roku. No są też prywatnie, są też parą, więc jakby wszystko postawili na podróże i są to bardzo ciekawe spotkania. Kto był, to na pewno przyjdzie, bo wie, że świetnie opowiadają, bo też można dużo zdjęć zobaczyć, dużo filmów z tych podróży, można kupić książkę. A kto jeszcze nie był, to zachęcam, bo naprawdę warto podejść tutaj do nas, zobaczyć, posłuchać. A to jeszcze nie wszystko. Jest rzecz, która na stałe chyba wpisała się tutaj w program Centrum Kultury i Sztuki, no bo ponownie stand-up za gości. Tak, no właśnie, ci komicy od jakiegoś czasu bardzo często odwiedzają nasze centrum, wracają do nas, czyli jest to sygnał, że no chyba jest u nas przyjaźnie i sympatycznie. Mam taką nadzieję. 19 kwietnia, o ile dobrze pamiętam, odwiedzi nas ze swoim najnowszym programem Michał Leja. Z tego, co tam zajrzałam na stronę internetową, jeszcze troszkę biletów zostało, więc jeszcze można dołączyć, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć. Ale proszę pamiętać, że to jest stand-up, więc to nie jest taki typowy kabaret. Jest to na pewno wydarzenie skierowane do konkretnego odbiorcy. I kolejne koncerty. Zgadza się. Kolejne koncerty również w klubie. Tym razem 22 kwietnia zespół Let Us Love. Chłopaki przyjadą do nas z Grudziądza. I to też nie jest wydarzenie dla wszystkich. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie dla fanów grunge'u, hard rocka. Może gdzieś tam jakiegoś hardcora, troszeczkę jakiegoś tam metalu, powiedzmy. Zespół gra zbliżoną muzykę, można powiedzieć, do Illusion, do jakiegoś Flapjacka, AC Drinkers, więc jeśli ktoś zna te nazwy, lubi tego typu zespoły, to zapraszamy, niech wpada. Zespół być może będzie już promować swoją najnowszą płytę, więc zapraszamy do naszego klubu 22 kwietnia o godzinie 20. Na takie trochę mocniejsze granie. I wydarzenie nietypowe, bo wymiana ubrań, możliwość wiosennego przewietrzenia garderoby. No właśnie, bo wiosna to jest taki czas, kiedy chyba, nie wiem czy w sumie wszyscy, ale na pewno kobiety, każda z nas lubi przejrzeć swoją szafę, zrobić taki wiosenny porządek, to jeszcze przede mną, więc właśnie może akurat. Tak, 23 kwietnia, czyli dzień po tym mocnym graniu, zapraszamy na imprezę pod nazwą Łap Słap, czyli wiosenna wymiana ubrań i recykling właśnie odzieży. Startujemy o godzinie 14. I można się właśnie do tego wydarzenia jeszcze można dołączyć, bo to nie jest tak, że można sobie przyjść i wziąć udział, że tak powiem, z marszu na spontanie. Należy się zapisać, zgłosić. Zostały ostatnie miejsca. Właśnie Marta mówiła, nie mów o tym, bo ostatnie miejsca, ale uważam, że trzeba powiedzieć, żeby się pochwalić chociażby. No i zachęcić tych, którzy jeszcze nie są może zdecydowani, a gdzieś tam myślą, tak, to jest ten moment, ostatni moment, żeby dołączyć. I zaczynamy, tak jak powiedziałam, od wymiany. Wymieniamy się ubraniami, a potem też będzie można coś tam z tymi ubraniami może zmienić, jakąś lekką modyfikację zrobić, bo będzie z nami krawcowa.
więc będzie można, nie wiem, może coś podłożyć, może coś doszyć, może jakoś inaczej zmienić, bo będzie też właśnie ten recykling ubrań. Także zapowiada się takie ciekawe wydarzenie. Tego jeszcze u nas nie było. Żeby się zgłosić na to wydarzenie, trzeba wypełnić formularz, który znajduje się na stronie cks.tczew.pl. Czy jakieś specjalne wymagania są co do udziału? Specjalnych wymagań nie ma. Wydarzenie jest skierowane tak naprawdę do wszystkich. Są ilościowe, że tak powiem, ograniczenia. Nie można przynieść tej odzieży bądź akcesoriów nie wiadomo ile. Są ograniczenia, chyba 20 sztuk, ale proszę też na naszej stronie doczytać. Wszystko jest dokładnie napisane. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie cks.tczew.pl. Zapraszamy. A teraz przechodzimy do kolejnych gości. Formacja 22 i zapowiedź wyjątkowego koncertu. Kaja Morawiec. Piotr Tysiąc, miło. Witam serdecznie. Koncert Orkiestry Formacja 22. To był maj. Tematem przewodnim będzie miłość. Największe hity w wydaniu właśnie symfonicznym. Jakie utwory będzie można usłyszeć? Tak jak Kaja wspomniała, to będą hity, światowe hity, na pewno rozpoznawalne kawałki. Nie chcemy troszeczkę zdradzać, ponieważ całe widowisko, bo tak to nazywamy, widowiskiem muzycznym, ma przygotowany specjalny scenariusz, który też również angażuje publiczność w cały wykon. I każdy kawałek, każdy utwór jest specjalnie dobrany właśnie po to, żeby budować pewnego rodzaju nastrój, ale oczywiście wszystko w otoczeniu energii miłości. Na pewno wszystkie kawałki będą rozpoznawalne, nie chcemy troszeczkę zdradzać, natomiast to całe widowisko jest swego rodzaju niespodzianką i na pewno będziemy chcieli Państwa zaskoczyć i wciągnąć w to widowisko. Od razu chciałabym się dopytać, jak będzie włączona publiczność i czy to jest taki duży sekret? No właśnie nie chcielibyśmy zdradzać, aczkolwiek wszystkie nasze koncerty są zazwyczaj bardzo interaktywne. Staramy się zawsze, żeby ta publiczność uczestniczyła w nich dość aktywnie. To może dowiemy się chociaż, jakie tytuły, jakie utwory pojawią się na scenie? No chociażby sam tytuł koncertu zdradza delikatnie jedną z piosenek, będzie to Małgośka. Będą też przeboje muzyki disco nawet, co prawda nie chcę właśnie mówić, żeby było to zaskoczenie. Będą piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, z repertuaru muzyki filmowej również, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A ile osób zobaczymy na scenie? No, Formacja 22 to jest pewnego rodzaju wskazówka. Tutaj też geneza w ogóle nazwy właśnie zawiera się w ilości osób w składzie. Jest to nasz skład podstawowy i 22 osoby minimalnie znajdą się na scenie. Minimalnie, ponieważ tak jak mówiłem, widowisko jest nasycone niespodziankami, także też kolejne osoby, postaci też tam się pojawią. 22 osoby, jeśli chodzi o muzyków. Od kiedy istniejecie? Nasza premiera odbyła się dokładnie rok temu. 28 kwietnia mieliśmy pierwszy koncert. To teraz tutaj ten koncert taki trochę urodzinowy. Jubileusz, jak nie patrzeć, jubileusz. Pierwszy rok za nami działalności. Ta energia, o której Kaja wspomniała, energia zespołu zrodziła się rzeczywiście z chęci stworzenia czegoś więcej niż tradycyjna orkiestra. I jakby na pierwszy rzut poszedł w odstawkę dyrygent. Jakby tutaj zamierzony zabieg. Natomiast generalnie chcemy, naszym zadaniem, naszym celem jest wyróżnić się przede wszystkim, ale też przełamywać pewne schematy, pewne stereotypy związane z graniem muzyki symfonicznej. I mamy już w kalendarium naszym sporo projektów do zrealizowania i liczymy na to, że będziecie też z nami. My będziemy oczywiście informować o tym, co mamy w planach. Nasz skład, nasza drużyna już nie może doczekać kolejnych projektów. Na pierwsze zapraszamy Was jeszcze raz gorąco właśnie do Tczewa. To był maj, 29 kwietnia, godzina 18. Bądźcie z nami. To wszystko w dzisiejszych kulturalnych pogaduszkach. Po więcej informacji zapraszamy na stronę cks.tczew.pl. Do zobaczenia.